Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj obiecany temat, a mianowicie dlaczego kupiliśmy przyczepę niewiadów N-Cross i czy naszym zdaniem była to dobra decyzja. Nasza historia z kempingami trwa już kilkanaście lat. Jeździliśmy zazwyczaj z namiotami różnymi, małymi, dużymi. Ostatnimi czasy pożyczaliśmy kampery. I pod koniec 2021 roku stwierdziliśmy, że może pora na coś swojego. Coraz bardziej popularne i modne są kamperwany. Zaczęliśmy też tym kierunkiem trochę podążać. Jednak jak zgłębiliśmy trochę temat mocniej, no to okazało się, że żeby samemu wybudować kamperwana, jest to przepotężna ilość czasu i pracy potrzebna. My niestety nie mamy za dużo czasu, ani też warunków, więc no temat porzuciliśmy po chwili i stwierdziliśmy, że chyba przyczepy kempingowe to będzie coś, w co należy wziąć pod uwagę. Doszliśmy też do wniosku, że przyczepa kempingowa bardziej odpowiada na nasze potrzeby, bo my wyjeżdżamy zazwyczaj na urlop z rowerami, gdzieś pobiegać, pochodzić po górach, więc przyczepa kempingowa może sobie stanąć na kempingu, być taką bazą wypadową. My natomiast mamy do dyspozycji samochód, którym możemy podjechać gdzieś w okolicy, na jakieś atrakcje, na jakieś trasy i przyczepa chyba tutaj sprawdzi się lepiej. W kamperze nas to trochę męczyło, że jak już się gdzieś rozstawiliśmy, to był problem, żeby gdzieś podjechać, na jakieś nawet większe zakupy trzeba było się zwijać. No i też w terenie takim ciasnym, czyli jakieś centra miast, tam gdzie są jakieś atrakcje w terenie górskim, żeby gdzieś wjechać, no to też jest problem, jak się jedzie dużym kamperem, a nie kamperwanem. Dlatego może przyczepa będzie dla nas idealna. Postawimy ją sobie na kempingu i będziemy mieli do dyspozycji nasz samochód, na którym będziemy mogli przewozić rowery. Jako że, jak już wspomniałem, mamy problem z czasem, a z jego dostępnością i też z warunkami do majsterkowania, to stwierdziliśmy, że szukamy przyczepy używanej, ale w miarę świeżej, czyli no ja tak celowałem powyżej rocznika 2010. Drugim czynnikiem, który musiała spełniać przyczepa, jest to, że nasz samochód nie może ciągnąć przyczepy cięższej niż takiej, która ma dopuszczalną masę całkowitą 1000 kg. I tu zaczął być problem. Szukałem na różnych serwisach, OLX-ie, Gradce, Allegro, wszędzie gdzie tylko mogłem i po prostu takich przyczep prawie że nie ma. Przez rok dosłownie dwie sztuki takie sensowne się pojawiły bez łóżek piętrowych. Rocznik powyżej 2010 i DMC poniżej 1000 kg. Pytałem nawet na grupach sprzedażowych handlowych przyczep i nie powiem, dostałem kilka ofert na przyczepy, ale wszystkie albo miały 20-25 lat, albo DMC 1200 i więcej. Przyszła wiosna 2022 roku, czas planowania urlopów, a my nadal byliśmy bez przyczepki, nic nie udało się znaleźć. Z braku laku ponownie udaliśmy się do wypożyczalni kamperów. Wypożyczyliśmy kampera na 2 tygodnie i spędziliśmy wakacje 22 w wypożyczonym sprzęcie. Z powodu tych problemów w zakupie używanej przyczepy już tak powoli przebijała się myśl, że chyba trzeba zacząć rozglądać się za czymś nowym i po tych wakacjach we wrześniu 22 zaczęliśmy już tak na serio rozglądać się za jakąś nową przyczepą. Nowych przyczep do 1000 kg też jakoś super dużo nie ma. Wybór jest ograniczony.
Jest kilka przyczep z segmentu lekkich przyczep, czyli do 750 kg. Są to głównie produkcje firmy Niewiadów i Carpento. Na jesień byliśmy na dwóch targach karawaningowych. Jedne targi to były w Nadarzynie, potem były targi w Poznaniu. Obejrzeliśmy masę przyczep, przymierzyliśmy się do wielu produkcji i doszliśmy do jednego wniosku cennego, że do takich najmniejszych przyczep, tych 750 do 750 kg, jesteśmy chyba trochę za duzi, bo ani się nie mieliśmy nie mieściliśmy się na wzrost. Te łóżka, które tam są, też są z zapasem takim albo na styk. Tego zapasu jest na tyle mało, że trzeba by spać z podkurczonymi nogami. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli już rozważamy, żeby kupić coś nowego, to może uda się w tej masie znaleźć jakąś taką konstrukcję, która będzie delikatnie większa. Z przyczep po długości między 3,5 a 4 metry jest dosłownie 5 chyba modeli. To jest Hobby Beachy, Niewiadów Encross, Adria Aviva, Sterckerman Easy, Weinsberg Kara One bodajże. 5 sztuk. Bardzo podobała nam się przyczepa marki Hobby, ale no niestety za cenę, którą producent sobie tam życzy, to wyposażenie jest bardzo skromne. Mimo że ta przyczepa ma taki oryginalny skandynawski design, jest bardzo dużo przestrzeni, jest masa przestrzeni nad głową, jest super wielkie łóżko, są blaty, to z wyposażenia takiego kempingowego jest bardzo niewiele rzeczy, bo nie ma kuchenki, nie ma ogrzewania, nie ma w ogóle toalety. Jest toaleta taka przenośna, wstawiana w szafę. Więc za cenę podstawową tam bodajże było 72. Jak sobie doliczyliśmy, ile by trzeba było dołożyć, żeby tam podokładać różne rzeczy, no to wyszło, nie wiem, niecałe 90 tysięcy chyba. Pewnie dałoby się tą cenę zbić z jakimś dystrybutorem, ale stwierdziliśmy, że chyba no, nie będziemy się bawić w takie mocne przeróbki nowej przyczepy. Pozostałe cztery przyczepy z wyglądu są dosyć podobne do siebie i dosyć podobne mają wyposażenie. Tam są delikatne różnice i braki. Natomiast w każdej tej przyczepie można to wyposażenie uzupełnić po prostu jako opcję. Nie chcę w tym filmie omawiać każdej z tych przyczep, ich zalet i wad. Bo ten film trwałby tutaj z godzinę albo dwie. Natomiast to, co wyróżnia te wszystkie przyczepy, te cztery pozostałe, to głównie cena i tutaj się Niewiadów wyróżnia ceną, która katalogowo jest w tej chwili. Na początku, jak patrzyłem w tamtym roku, na wiosnę była 66, teraz jest 72 tysiące. A te pozostałe przyczepy, ich cena katalogowa to jest tak 85-90 tysięcy. Ja też patrzyłem w okresie, gdzie kurs euro był 4,80 ponad, więc to też wtedy była zawyżona. Teraz chyba jest 4,60 czy 70, więc trochę by taniej to wyszło. Natomiast też ta różnica w cenie tych przyczep jest no, kilkanaście tysięcy. Nowy Encross w tej chwili katalogowo kosztuje 72 tysiące, natomiast widziałem, niektórzy już tu dealerzy się ogłaszają na Otomoto chyba, że z Encrossa są w stanie sprzedać już tak bez wstępnych negocjacji za 69 chyba 900. Za tą cenę jest pełne wyposażenie kempingowe, czyli jest lodówka, jest kuchnia, zlew, piec gazowy, jest ciepła woda z trumy elektrycznej. Także jest wszystko to, na czym nam zależało. Jak to się dzieje, że Niewiadów jest tańszy od konkurencji o kilkanaście tysięcy złotych?
Na to pytanie postaram się odpowiedzieć za chwilę. Będzie nam miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał i dasz kciuka w górę. Niewiadu Fencross, tak jak i wiele innych przyczep, jest zbudowany na ramie i podzespołach firmy Alco. Bardzo fajne są te okna przyciemniane, bo z zewnątrz totalnie nic nie widać, a one są odsłonięte. Jak się przyjrzymy, to dopiero widzimy środek. Z przodu jest olbrzymia bakista, w której pomieszczą się wszystkie sprzęty, te kempingowe, jak zbiorniki, węże i przedłużacze, i dzięki temu nic nie trzeba będzie wozić w środku. Ściany Encrossa wykonane są z podwójnego laminatu, a w środku jest taka bardzo sztywna pianka styrodur. Dzięki temu przyczepa ma całkiem niezłą izolację termiczną. W lato chroni nas przed upałami, natomiast w chłodniejsze dni bardzo szybko się nagrzewa. Tak jeszcze a propos nagrzewania, uruchomiłem piec, na zewnątrz jest minus 1 stopień, uruchomiłem piec jakieś, nie wiem, 15 minut temu, 20. W tej chwili już mamy 19 stopni w środku. Całe wyposażenie przyczepy jest markowych firm. Lodówka trzyfunkcyjna na napięcie 230, 12 i gaz szwedzkiej firmy Dometic. Tak samo jak kuchnia dwupalnikowa, również firmy Dometic. Obok zlewik. To jest Tetforda, bodajże. Tak, Tetforda. Na górze jeszcze mamy okienka, które są również firmy Dometic. Za grzanie i ciepłą wodę odpowiada sprzęt niemieckiego producenta firmy Truma. Piec gazowy całkiem ładnie ogrzewa, a terma, która jest tam pod kanapą, jest elektryczna i ogrzewa nam zarówno prysznic, jak i wodę pod tutaj w kuchni. W łazience znajduje się WC kasetowe firmy Tetford również ze zbiornikiem o pojemności 20 litrów. No dobra, to na czym zaoszczędził niewiadu, bo rama, osprzęt jest markowa, cały sprzęt w środku jest markowy, ściany są fajne, grube, ciepłe. To dlaczego ta przyczepa jest tańsza o 15 tysięcy niż konkurencja? Tutaj mam krążek, który wyciąłem montując gniazdko dodatkowe. Meble. Wydaje mi się, że trochę przyoszczędzono na meblach. Grubość ścianek w meblach to jest 9 mm. Natomiast w szafkach górnych, te klapy wszystkie, to jest 12 mm. Meble są dosyć cienkie, ale może to też być zaleta, bo dzięki temu są lekkie. Może o to chodziło. Nie wiem, na pewno okucia i cały osprzęt lata świetności mają ze sobą i będę to pewnie niebawem wymieniał. Drugą rzeczą, na której przyoszczędzono, która mnie na początku lekko zirytowała, co pewnie zauważyliście w filmie, który nagrałem wcześniej, jest minimalizm instalacji. Instalacji wodnej i instalacji elektrycznej. Instalacja wodna, tak jak widzieliście, zaprojektowana w ten sposób, że zbiornik wody jest odkręcany, otwarty, trzeba za każdym razem wrzucić pompkę wody i w ten sposób korzystać. Nie ma też żadnego poziomu tej wody. Instalacja elektryczna też jest totalne minimum. Wejście prądu, zasilacz kempingowy, to jest chyba brytyjskiej firmy BCA. Udało mi się do niego znaleźć instrukcję producenta. Jak ktoś by potrzebował, to proszę się odezwać. Zresztą jeszcze o tym, o prądzie w tej przyczepie nagram pewnie film jakiś, bo nad tym pracuję. Nie ma żadnego wyłącznika głównego. Nie ma wyłącznika pompy wody. Jakby nam tutaj coś z baterią się w trakcie podróży stało, to
może nam zalać trochę przyczepę, więc to trzeba przerobić. Na szczęście bardzo łatwo to się robi. I już tutaj nad tym popracowałem częściowo. To też pewnie pokażę. Nie ma wskaźnika poziomu akumulatora. Także no tutaj poczyniono spore oszczędności i dodatkowo sposób montażu tej instalacji, no nie można tego ukryć, jest niechlujny. To wymaga poprawy. I tak dodając minusy do zalet albo zalety do wad, wyszło nam, że ta przyczepa w zupełności spełnia nasze wymagania i no, nie widzimy powodu, żeby dokładać kolejne kilkanaście tysięcy na coś innego. Moim zdaniem za około 70 tysięcy tej wielkości w tej chwili nie ma nic lepszego na rynku i no, mi przynajmniej nie udało się nic takiego znaleźć. Okazuje się, że do podobnych wniosków dochodzi coraz więcej osób, bo Niewiadów z roku na rok notuje coraz wyższe wyniki sprzedaży, rok do roku, kolejny rok. Tak jak w roku ubiegłym, tak i w tym. Wzrost był bodajże około 29% chyba. Niewiadów uzyskał trzecią lokatę w Polsce pod względem sprzedaży. Ciekawe, czy jakby zainwestowali trochę w poprawę jakości instalacji i w promocję, to byliby pierwsi. Może bez tego będą, bo w tym roku wprowadzają Encrossa Max i pod koniec tamtego roku Encrossa Mini, także widać, że oferta się zwiększa i może się uda zdeklasować pierwsze miejsce, czyli markę hobby. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Starałem się nie rozgadywać za mocno, nie rozwlekać tej dyskusji, żebyście mogli się w miarę sprawnie i szybko dowiedzieć, co tak naprawdę stało za naszą decyzją. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, i widzimy się wkrótce.